Cześć, witam was bardzo serdecznie, to jest jego kanał, ale ja go dzisiaj przejmuję, rzucam mu wyzwanie. Słuchajcie, czy nie da radę, da radę. Jesteśmy u mnie na warsztacie i mój pomysł jest taki. Stojak na słuchawki. Radek ma godzinę. Ma godzinę, w trakcie której musi zbudować stojak według mojego pomysłu, o którym za chwilę pogadamy. I ten stojak ma być przygotowany przez Radka bez mojej pomocy. Ja myślę, że dostaniesz 3 szanse, okay, żeby zadać mi bądź Michałowi pytania na zasadzie, jak coś zrobić, gdzie coś znaleźć, czy tak będzie dobrze. Dobra. Ale możesz zadać tylko 3 pytania przez całą godzinę. 3 pytania przez całą godzinę. Dokładnie, więcej nie. Jak zrobisz 3 pytania, koniec, nic się nie podpowiadamy. My oczywiście jako sędziowie będziemy obserwować, czy nie da Radek sobie przypadkiem nie zrobi krzywdy, nie ukroi sobie głowy, wiecie. No musimy go pilnować, żeby BHP było zachowane, dokładnie. I teraz tak, mój pomysł jest taki. Ciężka, kwadratowa płytka jako podstawa. Ta jest. Od tego odstający kawałek kwadratowego profilu, przyspawany dookoła. Na górze taki zagięty, zaoblony kawałek płaskownika. Okej. I jedno ucho, tak żeby można było słuchawki położyć, żeby nie spadały. Dobra. Bardzo prosty projekt, będziesz musiał wyciąć, wyszlifować, pospawać i dopilnować kątów. Dobra. Słuchajcie, co mogę powiedzieć? Witam serdecznie i zobaczmy, czy nie da Radek, da radę. Czy jesteś gotowy? Ja mam już przygotowane stopy. To jest godzina, to jest twoja godzina, prawdy. Ja cię nie widziałem jeszcze w życiu tak spiętego. Powiem wam, że to będzie moja pierwsza taka robota i to mnie cieszy. Mam nadzieję, że ten film będzie rozpoczęciem serii, w której różni influencerzy, twórcy, którzy robią, i jeżeli wy coś robicie, będziecie mogli mi rzucić wyzwanie, takie na przykład właśnie, jak to zrobił Tips, czyli żeby zrobić stojak na słuchawki, i ja to będę robił pierwszy raz w życiu. Więc no, mam nadzieję, że się nie poklastam, że nie będzie krwi i nie skończymy na ostrym dyżurze. Przypomnijmy zasady. Wszystkie materiały, które są potrzebne do zrobienia tego stojaka i narzędzia, są na warsztacie. Wszystkie umiejętności, które są potrzebne, nie da Radek już dzisiaj mógł zobaczyć, jak ja to robię, mógł to sam zrobić, także podstawową wiedzę ma. Dostaję godzinę czasu, dostaję 3 szanse, gdzie może się nas o coś spytać, gdzie możemy mu coś podpowiedzieć, ja albo Michał. I tyle, to są całe zasady. Mamy nawet już projekt narysowany, mogę wam go pokazać. Ma to wyglądać mniej więcej tak. Tak? Tak. Zróbmy to. 3, 2, 1. Poszli! Rzecz najprostsza, czyli mamy tutaj kawał materiału, który został już znaleziony, więc to jest taka pierwsza pomoc od chłopaków. Muszę z tego zrobić kwadrat, wyszlifować te wszystkie elementy tutaj i no zobaczymy, jak to będzie, więc... Mam nadzieję, że to jest proste. Linie wycięte. Zobaczymy, to jest raczej nierówne, ale będziemy potem piłować najwyżej. Ja pierdzielę, jestem. Powiem wam, że naprawdę... robi się hardkorowo, dlatego że no to jest coś, co będę robił pierwszy raz w życiu. I oczywiście, jeżeli zasady BHP, to musimy założyć okulary, słuchawki i rękawice. Teraz już nic nie słyszę. No to co? Do dzieła! Połowa za mną. No cóż, chyba wystarczy. Podstawa. Będzie gdzieś taki, słuchawki, raczej ścieżki, więc powinien się trzymać. A więc teraz, jeżeli już mamy podstawę, to potrzebujemy czegoś, co podniesie te słuchawki, żeby one sobie mogły na spokojnie wisieć. Musimy znaleźć coś, co posłuży nam za fragment. To mi się nawet podoba. Zobaczcie, że jest to w miarę proste. Delikatnie będzie trzeba to wyszlifować. Tutaj nawet mamy już wycięty. To nam może posłużyć później jako uszko, więc z tego wytniemy sobie uszko, o którym mówił Tips. Więc to też sobie wstawimy. Voila! Znaleźliśmy to, co powinno wystarczyć. Troszeczkę to przytniemy, żeby było troszeczkę mniejsze. Tutaj są słuchawki. Tak jest. Myślę, że to może być fragment, który może nam się przydać. Dowiedziałem się też, że tego pilnika używa się pod kątem.
tylko po to, żeby on w ogóle działał, bo jeśli robi w ten sposób, to jest nie do końca. No zobaczymy. Najwyżej będziemy szlifowali tamtą szlifierką. Nazwijmy to po prostu szlifierka i wiesz, że to jest szlifierka. Nazwa się pojawiła wcześniej. To lecimy. Teraz musimy jeszcze zrobić to samo z drugim elementem. Słuchajcie, pierwsze uderzenie. Obyło się. Jest, mamy to. Rękawiczki nie są głupim pomysłem przy jakichkolwiek zajęciach na warsztacie. Ale przez cały czas nic, dopiero na nagrywanie. Mam nadzieję, że to jest to urządzenie, którego można użyć. Ale chyba tak. Huk, najwyżej zepsujemy, lecimy. Mamy. Mamy podstawkę, moi drodzy. To lecimy dalej. Dobra, mamy podstawkę, mamy rurkę, proszę bardzo, stoi, więc co, może zaczniemy po prostu spawać, co wy na to, lecimy ze spawaniem, zostańcie razem ze mną. Rurkę w środku, drugi magnes, on tu się nie trzyma. W ten sposób. No ja mogę nie być teraz. Słuchajcie, w tym momencie użyjemy spawarki. Zobaczcie, ona ma tu taki bolec. Ale zanim jeszcze. Trzeba to chyba uziemić. Staszku, dlaczego używamy tego? No, to się nazywa. To jest migomat. Migomat to jest taka bardzo prosta spawarka. To nie jest najprostsza, bo jest jeszcze inwertorowa, ale ona jest trudniejsza jakby w używaniu. Migomat jest bardzo prosty, szczególnie dla nowych użytkowników, gdy się już spóźni zaczyna spawać. Ale jak każda spawarka działa na zasadzie zamkniętego obwodu prądu. Więc musimy do elementu, który chcemy spawać, musimy zamknąć ten obwód. Dlatego jest plama potocznie zwana masą. Musimy to chwycić do elementu, który chcemy spawać. Dopiero wtedy przykładamy pistolet, między nimi się robi łuk elektryczny. Roztapia się stal, roztapia się metal i dzięki temu mamy spaw. Dzięki Staszku. To już wiemy, do czego ona nam służy. Bardzo gorące. Ale spawy mamy z jednej i drugiej strony, a wiadomo, że to się trzymało. Potrzebne nam jest jeszcze z jednej i jeszcze z drugiej. Zostało nam 29 minut i do zrobienia mamy jeszcze tak, uszko, które będzie tutaj i potrzebujemy jeszcze dodatkowo blaszki, którą będzie nagięta, ja nie wiem, czy się w ogóle zgina. Nie wiem co robię, ale może to działa, nie? Proszę bardzo, elegancko. Obcięliśmy to, co nie trzeba obciąć. We'll be right back.
Troszeczkę nam się tutaj dziwnie dozyspawało, ale jednak mam nadzieję, że to spełnia swoją rolę. Okej, okay, ostatnia rzecz. Została nam do zrobienia blaszka. Blaszkę możemy na przykład zrobić z tego. Ta blaszka chyba jest troszeczkę za cienka, żeby spawać przez nią. Ale skąd miałem o tym wiedzieć? Wiecie, artyzm i te sprawy, prawda? Dobra, polecimy jeszcze tutaj. Okej, okay, słuchajcie, robimy ostatni test. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w domowym zaciszu. Nie. Gorące jest jeszcze. Jeszcze jest gorące. Pod wodę, do kuchni pod wodę. Do kuchni pod wodę, przecież! Zróbmy teraz test słuchawek. Staszku! Czy dałem radę? Myślę, że tak. Myślę, że dałeś radę. Słuchajcie, nie dał radę, dał radę. Dał radę z zapasem 6 minut i 30 sekund zbudować samemu. Na warsztacie. Sto jak na słuchawki. Yeah! Słuchajcie, teraz zostało nam tylko pomalować. I sto jak na słuchawki, jak znalazł. Słuchajcie, jeżeli podobał wam się ten odcinek, chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Tipsa, bo on na tym warsztacie robi dużo więcej ciekawszych rzeczy. A mi zostało co? Czekać na kolejne wyzwanie, a może to właśnie ty. Pamiętajcie, Patronite, żeby wspierać, i tam są wszelkie rzeczy odnośnie rozwoju. Tak samo Staszek ma bardzo, bardzo ciekawego Patronite'a, zwłaszcza jeżeli tam jest pewien cel, który osiągniemy. Będziecie mogli od Staszka nauczyć się wielu, wielu rzeczy tutaj właśnie w jego warsztacie. Dzięki wielkie, subskrybujcie, do zobaczenia. Trzymajcie. Cześć! Hej! Ja pierdzielę.